Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Kamicy, w ogrodzie pana Romualda Wiśniewskiego, naszego artystę rzeźbiarza. Podziwiamy jego ogród. Dzisiaj za mną jest właśnie jego pracownia. Ach, zaczniemy od najmniejszej roślinki, którą wsadził kilka lat temu, a jest to niespotykana. Jest to świerk wężowy. Świerk wężowy. Proszę popatrzeć, rośnie, kiedy będzie jeszcze większy, będą takie jeszcze odcinki zwisające do tego. W każdym razie jest to bardzo ciekawa kompozycja. I pójdziemy teraz dalej, pokażę następne ciekawe drzewa, które tutaj pan Romuald ma. Kolejne, proszę popatrzeć, tu jest kilka takich egzemplarzy, tam dalej są większe, ale tutaj widzę ciekawe szyszki. Jest to jodła koreańska, która w naszym klimacie doskonale się czuje i bardzo pięknie wygląda na tle tutaj szpaleru cisów. Jest bardzo ciekawie to wszystko urządzone, ładnie to wygląda. Myślę, że kiedy przyjedziemy tutaj latem, to zobaczymy tą całą piękną kompozycję, ale myślę, że warto pokazać w całości tutaj również, jak to wygląda na tle tych cisów. O i proszę popatrzeć, za mną tutaj świerk serbski, jest tutaj cały szpaler posadzony, 8 takich egzemplarzy. Widzimy drobniutkie szyszeczki, bardzo ładnie smukłe drzewko, piękne gałązki, no i te śliczne, kolorowe szyszeczki, które są bardzo malownicze teraz, szczególnie jak się patrzy na tle tego lasu, tych pól i na tle tych saren, które tu się akurat za płotem pasą. I proszę, kolejny egzemplarz. Pokazywałem już kiedyś Państwu w parku Fredry, gdzie mamy również choinę kanadyjską. I tutaj właśnie też jest młody egzemplarz. Tam pokazywałem również małe szyszeczki, takie delikatne szyszeczki. Ta choina posiada, tutaj proszę popatrzeć, bardzo ciekawy kolor jest igieł. I igiełki są niedługie, niecały centymetr, 8 mm. Ale i też takie dość miłe w dotyku. I na koniec pokażę jeszcze jedno drzewo. I jesteśmy przy trzech egzemplarzach jodły balsamicznej. Proszę popatrzeć, jakie ma kształtny pień, gładki i piękny, ciemnozielony kolor igieł. Również takie dość przyjemne w dotyku, a całe drzewko też pięknie komponuje się w tym całym ogrodzie. Pokazałem kilka. Za tydzień pokażę drugą część ogrodu, gdzie są dużo większe drzewa i inne. Także dzisiaj żegnam się z Państwem. Dziękuję i zapraszam za tydzień.